Jeśli przyjrzymy się tej części czaszki, zauważymy trzy wyraźne dołki. Tu, tu i tu. Gdyby zajrzeć do czaszki Isaaca Newtona lub Galileusza, te trzy wgłębienia znajdowałyby się w obszarze związanym z twórczością. Ale to czaszka starego Bena. W jego nieobciążonej geniuszem czaszce nasze trzy dołki znajdują się w obszarze związanym ze służalczością. Bystrzaku, przyznaję, jesteś pojętny. Ale gdybym wziął ten młotek i rozbił ci nim czaszkę, to znalazłbym te same dołki w tym samym miejscu, co u Bena. Oderwijcie ręce od tego szylkretowego blatu, a pan Pooch wypali z obrzyna. Padło dziś przy tym stole sporo kłamstw, ale w to uwierzcie. Czy mógłby pan zabrać chłopcom zabawki? Dziękuję. Na czym stanęliśmy? Matoł. Zamierzał mi pan chyba złożyć ofertę na Brunhildę. Mam rację? Tak. Dawać Hildy. Posadź dupę. Milcz. Jeszcze w Greenville powiedział pan, że za tego jedynego jest gotów zapłacić niedorzeczną kwotę. Zapytałem jaką i usłyszałem 12 tysięcy. Biorąc pod uwagę, jak daleką drogę przebyliście, ile wysiłku włożyliście i ile bzdur mi wcisnęliście, żeby dostać tę uroczą damę, wyglądało na to, że Brunhilda jest tą jedyną. Jeśli chcecie z nią stąd wyjechać, to cena wynosi 12 tysięcy dolarów. I nie podlega negocjacjom. Zgadza się. Zgodnie z prawem okręgu Chickasaw, Brunhilda należy do mnie. I mogę z nią zrobić, co tylko zechcę. A jeśli uzna pan, że cena jest zbyt wygórowana, to zechcę. Zatłuc ją na waszych oczach, a potem przebadamy wgłębienia w jej czaszce. Więc jak? Czy mogę wyjąć portfel? Może pan. Dwanaście. Sprzedana.